Kibica Michala i około 100 ośmiolatków z pasją grających w piłkę. Były też prezenty i święty Mikołaj. Praktycznie każdy maluch otrzymał nową markową piłkę. W hali zespołu szkół nr 3 w Suwałkach odbył się drugi mikołajkowy turniej piłkarski o Puchar Wojciecha Kowalewskiego, związanego z miastem byłego reprezentanta Polski. Wyniki nie były najważniejsze. Wszystkie zespoły, a było ich 8, otrzymały identyczne puchary i nagrody. Chcemy dać dzieciom trochę radości i oswoić się z atmosferą wielkiej imprezy piłkarskiej, powiedział Radiu 5 Kowalewski, który po zakończeniu kariery piłkarskiej zajmuje się teraz szkoleniem najmłodszych. Wykorzystujemy takie turnieje, żeby oswoić dzieci z tą atmosferą, z trybunami, z obiektem, z kibicami również, żeby dzieci po prostu już od najmniejszych lat wiedziały, z czym wiąże się uprawianie sportu, że to są emocje, że to jest w tej chwili powinna być to zabawa i to musi sprawiać dla nich wiele radości. I przede wszystkim każdy sportowiec, nawet profesjonalny, już później na dalszym etapie swojej kariery, ja również to przeżywałem. Zawsze musi to być przyjemność, czyli najpierw pasja i przyjemność, a dopiero później dla niektórych również zawód. Także być może któryś z naszych wychowanków lub też podejrzewam uczestników tego turnieju, a jestem pewien, że kilku z nich zobaczymy na arenach seniorskich, właśnie doświadczą tego, o czym mówię i będą mieli okazję łączyć przyjemność z zawodem. W turnieju wystąpili Czarnie Olecko, Rominta Gołda, Prona 03 Ełk, 11 Suwałki, 3 zespoły Suwalskiej Akademii 2012 oraz olimpijczyk Karutka Tartak. Na parkiecie brylowali chłopcy z Olecka, wśród nich najskuteczniejszy strzelec imprezy Dawid Kępisty oraz najlepszy zawodnik Franek Antkiewicz. Najlepszym bramkarzem został Kuba Gliński z Rominty, a odkryciem turnieju jedyna dziewczynka Ania Górska z Akademii 2012. Nazywam się Rutkowski Michał, jestem trenerem rocznika 2004 UKS Rona. Elementy zabawy są, prawda? Ale już takie elementy są też ukierunkowane. Także ten rocznik akurat jest troszeczkę zróżnicowany, prawda? Bo niektórzy przyszli troszeczkę wcześniej, inni już trenują ponad półtorej roku, także jest po prostu taki miszmasz, prawda? Taka mieszanka. Ja jestem Kuba Rydzewski. Mateusz Szymbor. Ja już 2 lata. No bo jak oglądałem, to bardzo to polubiłem. Kamil Szarnecki, jestem trenerem Czarnych Olecko grup młodzieżowych. Mamy takich chłopców już małych, właśnie w wieku tutaj chłopaków 8-letnich, jak dzisiaj na turnieju. Chłopaki są to Dawid Kępisty i Franek Antkiewicz. Są to najmłodsi, najlepsi nasi zawodnicy, powiedzmy, na dzień dzisiejszy. Chłopaki trenują 2 razy w tygodniu. Po godzina 15 spotykamy się też na różnych turniejach, w weekendy. Dużo radości i dobrych sukcesów. Różnych zabaw. Ja w Realu Madrycie. Ja w Barcelonie. Tomek Dębkowski, Akademia 2012. Trener w tej chwili rocznika 2004-2005. Chciałem przedstawić naszego jedynego rodzynka, przedstawiciela Anię, która jest naszym takim smaczkiem i rodzynkiem w naszej szkółce piłkarskiej. Aniu, mam pytanie do Ciebie. Dlaczego Ty wybrałaś piłkę nożną? Sami chłopcy Ty są. Bo uwielbiam sport i lubię chodzić na sporty, różne takie rzeczy sportowe. A opowiesz nam, jak wyglądają te Wasze treningi? Co Wy tam robicie? Ćwiczymy różne podstawy także i gramy też czasami piłkę Wojtka Kowalewskiego. On jest bramkarzem i obronił dużo bramek. Dzieci nie miały czasu na nudę. W trakcie turnieju prowadzono przedszkole piłkarskie, było malowanie twarzy, pokazy taneczne, studia Dance Zone, występ wokalny przedszkolaków oraz konkurs plastyczny, w którym trzeba było namalować portret Wojciecha Kowalewskiego. Impreza miała też wymiar charytatywny. Zbierano słodycze dla dzieci spod suwalskich świetlic środowiskowych. Patronem honorowym turnieju był marszałek województwa podlaskiego, a patronem medialnym Radio 5.